Dusieńku, nie. Ale zobaczysz, będzie tak fajnie. Nie, 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 nie. I jeszcze raz nie. Ale z ciebie sztywniara. Co się dzieje, co się dzieje? A bo w naszej szkole jest konkurs tańca i mama nie chce iść. Nie chcesz iść zobaczyć, jak twoja córka tańczy, no wiesz. To jest konkurs dla rodziców i dzieci. I nie tańca, tylko stepowania w duetach. Ja nie będę z siebie robiła pośmiewiska. Ale twoja mama sztywniara, co nie? No właśnie tak jej przed chwilą powiedziała. Ale nie rozumiecie, że to jest nie moje i to jest wbrew mnie? Sztywniara. Dusia, a to musi być mama? Nie może być na przykład wujek? Naprawdę? A poszedłbyś ze mną? No pewnie, no skoro twoja rodzona mama nie chce, no ale to jest... zaraz, chcesz iść z Dusią? No a czemu nie? No bo to jest moja córka. Poza tym tam nie da się tak po prostu wskoczyć na scenę i cyk, 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 cyk. Tam trzeba ćwiczyć. Spoko, Michelle. Ja, wiesz, ja mam talent, ja mam ten luz, którego tobie brakuje, więc chyba dam radę, nie? No. Dobrze, pójdę. Już z dwojga złego lepiej, żebym to ja była. Luzu? Mi brakuje? No. Widzisz? Mówiłem, że tak zrobisz, mama się zgodzi, pójdziecie razem na ten konkurs. No, mówiłeś, super, dzięki. Ale jak ci się to udało? No wiesz, trochę razem pracujemy, trochę się poznaliśmy i wiem, jakie są słabe i mocne strony twojej mamy. A poza tym, po twojej mamie wystarczy po prostu wejść na ambicje i od razu są efekty. No, fajnie, ale też szkoda trochę. Czemu szkoda? No bo w sumie to się jednak ucieszyłam, że mogłabym się zapisać i pójść na ten konkurs z tobą. Dusia, no ale ja tak specjalnie mówiłem, no, żeby... wiem, żeby mamę podpuścić. No, ale... że ja? Serio? No to byłoby super, bo mama to w sumie taka sztywniara, a z tobą to byłoby tak fajnie. Wiedziałam, że się zgodzi. Ale skąd? Bo już pracujemy trochę razem i poznałam jego słabości. A jaką Michał ma słabość? Czasami bywa zbyt spontaniczny. A to źle? No zobacz, teraz właśnie wpadł w własne sidła. Będę mu robić zdjęcie za zdjęciem, a potem powieszę to na zapleczu. Czyli ty przyjdziesz na występ? No, pewnie, kotku. Nie odmówiłabym sobie takiej okazji. No, a teraz do lekcji? Do lekcji. Idę robić kolację. Halo? Damian? Tak, sprawa załatwiona. Michał się zgodził. I mama też przyjdzie. Jak to zrobiłam? No, po prostu znam już ich trochę i wiem, jakie mają słabości.